No Mr. President, back to the economy for a second. Would you reappoint Jay Powell? I uh, know I wouldn't do that. You no. wouldn't reappoint no, him. No. Uh, because this, he missed inflation. He, uh, he did miss. Uh, he did miss. But no, I wouldn't be in inclined. Who's to your to choice me. for Fed chairman? I would. I would have a couple of choices. I can't tell you now. No Mr. No President, way. back to the economy for a second. Would you reappoint Jay Powell? I uh, know I wouldn't do that. You no. wouldn't reappoint no, him. No. Uh, because. This, uh, he missed inflation? Uh, he He no, Who's your choice for Fed chairman? I would. I would have a couple of choices. I can't tell you now. Donald Trump na ekranie i od razu robi się Tym bardziej, jak zdamy sobie sprawę z tego. Co przed chwilą powiedział. Do tego jeszcze wrócę, a w tym momencie witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jest to dobry okres czasu, aby zerknąć co ciekawego dzieje się w tym wielkim świecie, przygotowałem przekrój kilku istotnych i ważnych według mnie informacji, obok których nie warto przechodzić obojętnie. W drugiej części naszego spotkania poświęcę go rynkowi cyfrowych walut, bo też warto wiedzieć, co dzieje się na rynku krypto. Zerkniemy sobie dzisiaj troszkę wyjątkowo. Nie jeżeli chodzi o Bitcoina na wykresie, ale jeżeli chodzi o Ethereum, bo tam. Całkiem sporo rzeczy, i już pewnie nie do długo będzie się dziać. Tak więc, jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski o deski, aby żadne ważne informacje nie umknęły Twojej uwadze, i już nie przedłużając, przechodzę do konkretów, czyli pierwszych ważnych informacji i cofnę się, i wróćmy do tego, co widzieliśmy przed chwilą. Jeżeli chodzi o tą wypowiedź Trumpa, ona jest bardzo istotna i bardzo ważna, gdyż wiemy, że rok 2024 to jest rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych i to jest bardzo ciekawy rok dla rynków kapitałowych. Donald Trump, jak widzimy, zapowiedział, że zwolni przewodniczącego Fed Pawela, jeśli zostanie wybrany w 2024 roku. Jak pamiętamy, za czasów, kiedy Donald Trump zasiadał w fotelu prezydenta USA, pomiędzy panami raczej nie było zbyt dobrych stosunków, tym bardziej jego decyzje. Jeżeli rzeczywiście zostanie prezydentem po raz kolejny w USA, mogą być bardzo ciekawe. A wiemy, jak ważne jest to stanowisko dla całego świata wielkich finansów. I niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że słowa prezesa Fedu potrafią wstrząsnąć rynkami, O czym mieliśmy okazję przekonać się w ostatnią środę, gdy poznaliśmy kolejną decyzję Fonds. Odnośnie polityki monetarnej w USA, jak i również potem, przede wszystkim, konferencja prasowa Pawła, do której też za chwilkę wrócę. A my zapoznajmy się w szczegółach z tą informacją. W wywiadzie dla Fox Business Donald Trump mówi, że zwolni prezesa Rezerwy Federalnej Pawła, jeśli zostanie wybrany prezydenta w 2024 roku. Ponadto Trump stwierdził, że będzie miał kilka możliwości, jeśli chodzi o powołanie na stanowisko prezesa Fed. Trump zapytany o potencjalne ponowne powołanie obecnego przewodniczącego, Oskarżył go polityczność w swoich działaniach. Paweł pełni tę funkcję od 2018 roku i jest szesnastym przewodniczącym w historii agencji. Co ciekawe, jak doskonale pamiętamy, Trump w 2017 roku nominował Powella na następcę Janet Yellen na tym stanowisku. Pytanie: szorstka przyjaźń, czy też nie? Jak ci się wydaje, daj znać w komentarzu. Zresztą możesz przytoczyć, skąd się wzięło to określenie na przykład w polskiej polityce. Jak wielu się spodziewało, wyścig do wyborów prezydenckich w 2024 roku był niezwykle ważny. W obliczu niestabilnej Sytuacji gospodarczej kraju i narastających konfliktów geopolitycznych. Znaczenie wyborów wzrosło. Donald Trump jest obecnie jednym z faworytów do nominacji republikanów. Podczas swojej obecnej kampanii Trump nie wahał się przedstawić swojego punktu widzenia na temat obecnego stanu kraju. Zapytany o rezerwę federalną, Trump powiedział, że zwolni przewodniczącego Powella, jeśli zostanie on ponownie wybrany. Wyemitowany w piątek wywiadzie dla Fox Business Trump nie powstrzymał się od krytyki pod adresem Powella. Myślę, że zamierza zrobić coś, co prawdopodobnie pomoże demokratom, stwierdził. Następnie dodał, wygląda na to, że Próbuję obniżyć stopy procentowe, może po to. By ludzie zostali wybrani nie wiem. Trump oświadczył, że nie będzie skłonny ponownie mianować Pawela i pójdzie w innym kierunku. Obecnie rezerwa federalna jest w trakcie wieloletniej walki z inflacją. Co więcej, wielu spodziewa się, że urzędnicy banku centralnego w pewnym momencie w ciągu najbliższych kilku miesięcy po całorocznej kampanii zacieśniania stóp procentowych obniżą stopy procentowe. I czy aby na pewno tak się wydarzy, mieliśmy ostatnio przedsmak właśnie w ostatnią środę i Wrzucam wykres, co ciekawego wydarzyło się. Tutaj mamy zejście korekcyjne na ekranie SP500 i dosyć gwałtowny spadek. I z czego on wynika? Ja bardzo często od lat podkreślam w moich materiałach, że dla mnie najważniejsza może nie jest sama decyzja FOMC, ale najważniejsze jest wystąpienie panującego prezesa Fedu i tego, co on powie na konferencji prasowej. Jego słowa są automatycznie interpretowane. Każde wręcz słowo znajdzie odzwierciedlenie na wykresach tych topowych, najważniejszych walorów. I to oczywiście stało się również w ostatnią środę, kiedy poznaliśmy decyzję Fonds o pozostawieniu 100% bez zmian. A co powiedział Powell? Skąd takie zejście korekcyjne wykonało się na rynku? Cytuję: Nie sądzę, aby Fed zaczął obniżki stóp procentowych w marcu, a właśnie rynek w marcu zakładał pierwszą obniżkę stóp procentowych. Tak powiedział przewodniczący Fedu. Na podstawie dzisiejszego spotkania powiedziałbym Państwu, że nie sądzę, aby było prawdopodobne, że komisja osiągnie poziom pewności do czasu marcowego posiedzenia, aby określić marzec jako moment, w którym można to zrobić, ale to się okaże dodał. Paul wskazał, że podczas posiedzenia nie padła propozycja obniżki stóp procentowych. Nie było propozycji obniżek 100%. Niektórzy uczestnicy posiedzenia rzeczywiście mówili o swojej proponowanej ścieżce stóp procentowych, powiedział przewodniczący Fons. Zatem nie jesteśmy w miejscu, w którym naprawdę pracujemy nad tego typu szczegółami, ponieważ nie rozważaliśmy aktywnie obniżenia stopy funduszy federalnych. Powiem, że istnieje duża. Zdrowa rozbieżność poglądów i widać to w oświadczeniach publicznych, protokołach i transkrypcjach. Mamy zatem zdrowy zestaw różnic i myślę, że jest to w rzeczywistości niezbędne do tworzenia dobrej polityki, dodał. Prezes Fedu poinformował, że bank centralny USA chce zobaczyć Kontynuacją spadku dynamiki inflacji, czyli jednym słowem, nie spodobało się to inwestorom. A co zrobili inwestorzy? Oczywiście wykorzystali to dosyć ciekawe zejście korekcyjne, aby zaangażować się ponownie w rynek, i jak widzieliśmy, zakończyło się to w kolejnym dniu dosyć dynamicznym wybiciem, a na końcu wyznaczeniem nowych historycznych szczytów. Przypominam, że w piątek za nami również dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli jednym słowem, dostaliśmy kulminację, nie dość, że przełom miesiąca, to dodatkowo decyzja w sprawie procentowych i oczywiście, jak to na początku miesiąca. Raport z amerykańskiego rynku pracy. I jak widzimy, czy SP 500, czy nawet Nasdaq też po zejściu korekcyjnym atakowały szczyty. Czyli widzimy, jak potężna chciwość i rządza pieniądza cały czas zresztą jest obecna na tych topowych zagranicznych rynkach. I wracam już do sekcji informacji. Zobaczmy, jak Donald Trump ocenia rozwój AI. Sztuczna inteligencja AI stała się centralnym punktem zainteresowania byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. W niedawnym wywiadzie dla Fox Business. Trump wyraził zaniepokojenie potencjalnymi zagrożeniami stwarzanymi przez AI, opisując to jako może być najbardziej niebezpieczna rzecz na świecie. Podkreślił brak jasnego rozwiązania wyzwań związanych z tą szybko rozwijającą się technologią. A pamiętamy również, co mówił ostatnio, jeżeli chodzi o na przykład CBDC. Jak nie wiesz i nie pamiętasz, to zapraszam do mojego wcześniejszego materiału, gdzie również mamy okazję zapoznać się właśnie z tym materiałem. Dodatkowo, Arabia Saudyjska oficjalnie dołącza do sojuszu BRICS. Czekaliśmy na to i wiemy, że BRICS rośnie w siłę. Przez cały 2023 rok jednym z najważniejszych wydarzeń geopolitycznych była ekspansja sojuszu BRICS. Podczas dorocznego szczytu w 2023 roku ogłosiła podjęcie pierwszej ekspansji od 2001 roku, kiedy to wprowadziła Republikę Południowej Afryki. Jak pamiętamy kilka tygodni temu kilka państw dostało zaproszenia, aby dołączyć do BRICS. Od czasu udzielenia tych zaproszeń Argentyna odmówiła w związku ze zmianą reżimu. Co więcej, zaczęły pojawiać się pytania dotyczące zamiarów przyłączenia się Arabii Saudyjskiej. Upieranie się kraju, że nadal rozważa przełączenie się w 2024 roku doprowadziło wiele osób do obaw, że możliwa jest odmowa. Jednak udowodniono, że tak nie jest, ponieważ Arabia Saudyjska oficjalnie dołączyła do sojuszu BRICS. W szczególności minister spraw zagranicznych Republiki Południowej Afryki Pandor potwierdził, że pięciu innych zaproszonych gości wyraziło zgodę. W związku z tym Arabia Saudyjska dołączyłaby do Sojuszu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Egiptem, Etiopią i Iranem. Jak widzimy, dosyć ciekawe towarzystwo. Pytanie, jak to wszystko odbije się na świecie w najbliższych miesiącach oraz latach? Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz, a ja przechodzę dalej, bo kolejna ważna informacja. ZEA rejestruje pierwszą cyfrową transakcję Dirham za pośrednictwem Embridge CBDC. Zjednoczone Emiraty Arabskie zakończyły pierwszą płatność transgraniczną cyfrowym Dirhamem za pośrednictwem platformy Embridge. Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zainicjował 50 milionów Dirhamów, czyli 13,6 miliona dolarów, do Chin pod koniec stycznia. Przewodniczący Banku Centralnego. Wydał zielone światło dla transakcji z okazji obchodów złotego jubileuszu Banku Centralnego. Transakcja dwustronna została rozliczona na Enbridge, wspólnej hurtowni walut cyfrowych Banku Centralnego CBDC, projekt Banku Rozrachunku Międzynarodowego BIS. Oczekuje się, że transgraniczna platforma CBDC opracowana wraz z organami nadzoru bankowego z Chin, Tajlandii i Hongkongu poprawi dwustronny handel między uczestnikami po uruchomieniu. Według BIS, projekt Wykorzystuje rozproszoną księgę zbudowaną na zamówienie z kompatybilnością i dla interoperacyjności. Zastosowanie inteligentnych umów eliminuje osoby trzecie w procesie transakcji, a infrastruktura, bezpośredni dostęp i oszałamiający algorytm konsensusu ułatwiają transakcje w czasie rzeczywistym. So so I dlatego jestem tu? Dlatego być I will take all of that feedback and uh, we'll shock the world. Yeah, you think you're going to shock the world? How are you going to do that? We've got an Innovation Day coming out uh, on the 25th, and that's why I'm here. That's why I'm so excited about it going forward. So, look, I love being an underdog. I'll, I, I will take all of that feedback and uh, we'll shock the world. Yeah, you think you're going to shock the world? How are you going to do that? We've got an Innovation Day coming out uh, on the 25th. Karuzela prezesów i wymiana kadry nie tylko dotyka spółki skarbu państwa po zmianie władzy u nas w kraju, ale również przecież wiemy, że władza zmienia się również w tych potężnych spółkach światowych, w tym m.in. dotknęła jakiś czas temu PayPal, który jak widzimy po zapowiedziach prezesa, z którą zresztą przed chwilą mieliśmy okazję się zapoznać, ta szokująca informacja to pewnie to, że firma zamierza zwolnić 2,5 tysiąca pracowników. Paypal rozpoczął zwolnienia w całej firmie zwalniając we wtorek 2,5 tysiąca pracowników. Decyzja ta wynika z chęci obniżenia kosztów i zwiększenia zysków przez nowego dyrektora generalnego. Zwolnienia podobno dotknęły członków wielu różnych zespołów PayPal, w tym inżynierów, badań i rozwoju. Katie Wood z ARK Invest twierdzi, że rynek kryptowalut może wzrosnąć o 1100% do końca dekady. Ma to pozytywne implikacje dla inwestorów w Bitcoina. Dominacja kryptowaluty, czyli bitcoina obecnie stanowi 51% całego rynku kryptograficznego pod względem wartości, który sam jest wart około 1,65 biliona. Dominacja bitcoina waha się od 40% do 60% udziału w rynku w ciągu ostatnich trzech lat. Opierając się na tym, Katie Wood z ARK Invest. Firmie zarządzającej aktywami, skoncentrowana na przełomowych technologiach, takich jak blockchain, uważa, że rynek kryptowalut może być wart 20 bilionów do 2030 roku. Oznacza to około 1100% wzrostu w stosunku do obecnego poziomu i oznacza znaczną aprecjację ceny bitcoina. Jak będzie, oczywiście czas pokaże. Jednym słowem, jak jeszcze nie interesujesz się rynkiem krypto, no to chyba czas przygotować sobie narzędzia. Zresztą znajdziesz do nich linki bezpośrednio w opisie. Mówię tutaj o dostępie do giełd, bo rynek będzie bardzo ciekawie prezentował się w tym właśnie roku. Dodatkowo, spotowe fundusze ETF na Bitcoiny utrzymują ile? No właśnie, potężną, potężną ilość. W ciągu ostatnich kilku miesięcy 2023 roku oczekiwania dotyczące funduszu ETF typu SPOT na Bitcoin w Stanach Zjednoczonych osiągnęły gwałtowny wzrost. Jak dobrze pamiętamy, 10 stycznia amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SEC zapaliła zielone światło dla 11 funduszy ETF. Na bitcoina, choć nie wpłynęły one jeszcze na wartość rynku. Jak wielu by sobie tego życzyło, okazały się niezaprzeczalnym sukcesem, w szczególności pod względem zmiany rozpowszechnienia instytucjonalnych inwestycji w bitcoina. Świadczy to o powszechności nowo zatwierdzonych instrumentów inwestycyjnych, że fundusze ETF spod bitcoin w USA posiadają aż 3,3% obecnej podaży bitcoina. Rzeczywiście rozwój zauważa ogromną zmianę w dynamice Bitcoina. Po niecałym miesiącu istnienia produkty te wykazały rosnące zainteresowanie instytucjonalnymi inwestycjami w Bitcoin. Co więcej, produkty inwestycyjne zakończyły styczeń napływem netto do funduszu typu ETF spod Bitcoin w wysokości 197 milionów dolarów. Był to zatem czwarty z rzędu dzień wpływów netto produktu, który uzyskał akceptację zaledwie 10 dni od Nowego Roku. LPL, największy niezależny broker dealer w Stanach Zjednoczonych, opóźnia swoje zaangażowanie w ETF spot Bitcoin w oczekiwaniu na wynik oceny wydajności nowych produktów giełdowych ETP. Rozwój ten ujawnił szef firmy do spraw rozwiązań do zarządzania majątkiem w wywiadzie opublikowanym przez Bloomberga 3 stycznia. Warto wspomnieć, że LPL, który obecnie zarządza kapitałem, który wynosi, jak widzimy, 1,4 biliona dolarów. Bitcoin SV Ceny spadają po usunięciu bazy monet. O co chodzi? No to sprawdźmy. Bitcoin SV, czyli BSV, zwrócił dużą uwagę w ostatnim dniu po tym, jak najlepsza amerykańska giełda Coinbase ogłosiła zakończenie wsparcia dla tego zasobu. Po tej wiadomości cena BSV stała się hitem, spadając o ponad 5% w ciągu ostatnich 24 godzin. Poście na X 3 lutego Coinbase podzielił się, że oficjalnie wycofał wsparcie dla BSV. Na swojej platformie. Ogłoszenie to następuje po poprzednim poście w grudniu, kiedy giełda po raz pierwszy poinformowała o swoich zamiarach usunięcia BSV. Bardzo ciekawa informacja. Kolejne: uśpiony wieloryb Ethereum z wstępnie wydobytym ETH nagle się budzi. I to jest ważna informacja, bo wiemy, że jak uśpione adresy budzą się, w szczególności po jak długim czasie. Jak widzimy, 4 lutego mamy informację że nieaktywny adres zawierający 100 Ethereum został reaktywowany. Według postu wspomniany adres ostatnią aktywność miał 8,5 roku temu. Czyli jeżeli stare wieloryby budzą się do życia, no to jednym słowem coś jest na rzeczy. Zaraz sobie zresztą zerkniemy na wykres Ethereum i zobaczymy dokąd to wszystko zmierza, tym bardziej, że pamiętamy, że na stole mamy cały czas ewentualne zatwierdzenie spotowego ETF-u na Ethereum i właśnie stąd na początku mojego dzisiejszego spotkania Stwierdziłem, że warto zająć się właśnie Ethereum, do którego za chwilkę przejdę. Najwyższy czas przejść i zająć się rynkiem krypto. Zobaczymy, co ciekawego w tym momencie, kiedy to nagrywam w niedzielę, dzieje się w świecie cyfrowych walut. Bo pamiętajmy, że to jest rynek, który działa dla nas 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jednym słowem, jak ktoś nie może wytrzymać bez aktywnego handlu, to jest to jedyny i najlepszy dla niego rynek. Przypomnę również, że. W tym materiale, jak zresztą w każdym, dzielę się swoją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, nie są to żadne porady, tak więc się tym nie sugeruj. Dokonaj własnej oceny sytuacji i własnej analizy, a my zajmijmy się tym, co aktualnie się na tym rynku dzieje. Widzimy, że jeżeli chodzi o nastroje, to cały czas mamy do czynienia z chciwością. Pomimo tego, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o decyzję w środę odnośnie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych i tej dosyć ciekawej korekcie, zaraz zobaczymy, czy rynek krypto również na to zareagował. Widzieliśmy potem szaleńczy PEND i right a wręcz. Jednokrotnie nowe szczyty na amerykańskim parkiecie na koniec tygodnia, to zobaczymy również, czy aż tak pozytywnie odbiło się to na przykład na rynku kryptowalut, bo wiemy, że coś wielkiego nadchodzi już potężnymi krokami, jeżeli chodzi o rynek cyfrowych walut. I przejdźmy sobie dalej. Zobaczmy, co w momencie, kiedy to nagrywam, dzieje się na rynku, jeżeli chodzi o króla krypto, czyli Bitcoina. Widzimy, że za sztukę trzeba zapłacić niecałe 43 tysiące dolarów w tym momencie. W ciągu doby zalicza on delikatną korektę zaledwie 0,5%. Ethereum, 2300 dolarów delikatnie przebite, delikatna korekta w ciągu doby o 0,2%. I to jest ten trzon topowych projektów, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Popatrzmy sobie na stopę, jeżeli chodzi o interwał tygodniowy. Co tutaj się wydarzyło? I z tej perspektywy, bitcoin podrożał zaledwie o 1,7% w ciągu ostatniego tygodnia, ethereum o 1,5% na plusie w ciągu tygodnia. W perspektywy miesiąca w 30 dni, bitcoin zaleczył delikatne zejście korekcyjne minus 2,2%, za to ethereum 2,5% na plusie. W ciągu kwartału już to wygląda dużo lepiej. Bo Bitcoin nam urósł o 23%, Ethereum o 22%. I popatrzmy na skrajności, bo nie mieliśmy okazji w ubiegłym tygodniu updateować sytuacji na rynku krypto. Robię to systematycznie w portfelu krypto i tam cię zapraszam, jak chcesz być na bieżąco z tym, co tam się dzieje u mnie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje pod kątem wzrostów, to FLR w topowej setce puchnie o 58% w tydzień, potem kolejny projekt o 27%, czy. Link o 26%. Render o 18%. To są największe wzrosty, jeżeli chodzi o topową setkę. Z drugiej strony największe zejścia korekcyjne to m.in. Lido dało, który spada o 13,5%. INJ o 11%. Czy Helium o 8,74%. Czy widzimy, że w perspektywie tygodnia raczej jakichś głębokich zejść korekcyjnych. Nie obserwujemy. W interwale tygodniowym widzimy, że puls X spuch o 225%, 128 pulse chain czy Hex O, jak widzimy, 90%. To były te największe wzrosty z perspektywy ostatniego miesiąca. Za to największe spadki BTT 23% w dół ORDI-23,18 23%, protokol, czyli dodało 18. I teraz mamy perspektywę tego, co dzieje się w topowej setce. Wiadomo, że ryzyko obecności schodzenia coraz to, coraz to niżej jest na pewno dużo, dużo wyższe, a jak duże jest to ryzyko, no to warto zawsze to. Przypomnieć, bo wiemy, że inwestorzy mają rozpaloną wyobraźnię do czerwoności, w szczególności kiedy widzą coś takiego, czyli przepotężne kilkunastotysięczne, kilkutysięczne, kilkuset procentowe wzrosty i to jak najbardziej jest obecne na tym rynku, w szczególności gdy mamy do czynienia z mało znanymi projektami, niejednokrotnie wydmuszkami, z małą kapitalizacją, gdzie ta płynność pozwala na tak szybkie wybicia, ale wiadomo, że to już jest zupełnie inna gra i wiąże się z przepotężnym, przepotężnym ryzykiem. A jak potężnym? Wręcz bym powiedział całkowite. I to jest oblicze oczywiście dramatycznych spadków. Tak więc oczywiście ryzyko obecności na tym rynku jest bardzo duże i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Stąd oczywiście warto skupić się na tym, co jest najbardziej popularne na rynku krypto. I teraz już przejdźmy sobie w szczegółach do Ethereum i dlaczego zajmujemy się Ethereum. Przecież wiemy, że wielkimi krokami zbliża się co? Oczywiście halving Bitcoina. Wszyscy na to czekają. To już za 73 dni. Oczywiście to delikatnie jeszcze może ulec zmianie, jeżeli chodzi o blok, kiedy oczywiście ten halving będzie następował, ale to będziemy monitorować i wiemy, że to wydarzenie będzie potężnym wydarzeniem dla całego świata kryptowalut. Ale my zajmiemy się Ether. Ether tutaj mamy interwał dzienny na tym wykresie i jak widzimy zachowywał się on również bardzo ciekawy. Wiemy, że cała pompka na rynku kryptowalut wydarzyła się pod spotowy ETF na Bitcoinie. Wiemy, że Seldenius jak najbardziej miał miejsce na Bitcoinie. Omawiałem to nawet ostatnio na naszym ostatnim spotkaniu otwartym, kiedy oczywiście zajmowałem się Bitcoinem. Wiemy również, że Ether również na tym zyskał i to dosyć mocno. Tutaj mamy na przykład z tego dołka, to jest jeszcze listopad. Zobaczmy sobie, jak ten rajd do tego szczytu wyglądał, bo to był wzrost praktycznie 40%. Czyli na Etherze też można było zyskać. W tym szybszym ruchu był to wzrost ponad 20%. A pamiętajmy, że to jest jedna z tych topowych kryptowalut, która zapewnia nam potężną płynność, jak również jest najbardziej rozpoznawalna zaraz po Bitcoinie. Jak widzimy również dosyć ciekawe wybicia miały miejsce. Co tutaj się wydarzyło, jeżeli chodzi o to zejście korekcyjne? Poza oczywiście tym, że Bitcoin nakreślił ten ruch spadkowy, bo wiemy co tam się wydarzyło, ale również pamiętajmy, że były zapowiedzi, że przecież również czekamy na zatwierdzenie spotowego ETF-u przez SEC na Ethereum, do czego nie doszło. Zostało to przełożone w czasie, jak dobrze pamiętam, Kolejna decyzja 10 marca, jeżeli źle pamiętam, to popraw mnie w komentarzu i podaj poprawną datę, czyli mamy do marca jeszcze czas na ewentualną sytuację rozgrywki na Etherze. Na pewno rynek będzie o tym pamiętał i będzie próbował coś ciekawego z tego ugrać, dlatego na pewno warto mieć na radarze to, co będzie się działo na Ethereum w najbliższych. Tygodnia. Dla mnie osobiście najlepszą sytuacją byłoby to, żeby jednak do tej decyzji pozytywnej jeszcze teraz nie doszło. Pewnie ona jest nieunikniona i prędzej czy później do niej dojdzie. A dlaczego? Gdyż idealnie, gdyby przerzucili to na przykład na następny kwartał, bądź na przykład na jesień, wtedy kiedy teoretycznie powinniśmy bardzo mocno rozpędzać ten cykl i byłoby już po halwingu, to idealnie w punkt by to się rozgrywało właśnie z szaleństwem, jakie na krypto ewentualnie mogłoby się oczywiście wydarzyć, bo co będzie tego nikt nie wie. Ja też tego nie wiem, tak tylko spekuluję sobie. Jeżeli chodzi o moje podejście do rynku kryptowalut, tak więc to by mi się idealnie wtedy zbiegało w czasie. Jak więc pamiętajmy, marzec będzie dosyć ciekawy, ciekawie wyglądał właśnie na Eterze, czyli cyfrowym srebrze. Zobaczymy, czy ewentualne zatwierdzenie spotowego ETF-u na Eterze będzie miało miejsce, bo na pewno znów wielki kapitał by z przyjemnością dostał kolejny walor do. Akumulacji i do aktywnych rozgrywek. Czy to będzie marzec, czy to będzie kolejny kwartał, czy jeszcze później, na pewno będziemy to śledzić na bieżąco, gdyż będzie to odbijać się również na sentymencie ogólnorynkowym, gdy kolejny ETF będzie w grze właśnie z rynku cyfrowych walut. I popatrzmy, co teraz się dzieje. Teraz trwa akumulacja w tym starym range'u, czyli tutaj rozgrywka od bandy do bandy jak najbardziej ma miejsce. Ostatnie retesty przetestowały nam poziom okolic 2170 dolarów, to jest zwykle z giełdy Binance i widzimy, że ta akumulacja również trwa w najlepszy Dopóki jak dla mnie nie wybiją się powyżej tej bandy, czyli okolic 2400 dolarów za sztukę, za jednego etera, to raczej nie zobaczymy ataku, gdzie na to upragnione 2500 dolarów za Ethereum. Przypominam, że ten szczyt na tym hypie to był poziom 2717 dolarów za jeden eter. Jak widzimy z tej perspektywy, na dzień dzisiejszy raczej nie zapowiada się, żebyśmy mieli do czynienia z takim ciekawym wybiciem, bo pod co mieliby to wybijać? Tak więc sytuacja jest dosyć ciekawa. Też nie widzimy jakichś zawrotnych zejść korekcyjnych, chociaż one oczywiście również miały miejsce. To jest to zejście korekcyjne 30. 21 stycznia, wiemy co się wtedy wydarzyło, mówiłem o tym od początku naszego spotkania, czyli Ethereum też zareagowało dosyć ciekawym zejściem korekcyjnym, pewnie Bitcoin zresztą podobnie. Potem nastąpiło wypłaszczenie i trwa konsola. Tak jakby ewidentnie rynek na coś czekał. Pytanie, na co czeka rynek krypto w najbliższych tygodniach, bo być może jest na stole jakaś informacja, na którą czekamy. A jak wiesz o czym mówię, no to podrzuć w komentarzu, bo przecież wiemy, co dzieje się na sieci Ethereum i na co czekamy i co nadejdzie w pierwszym kwartale. Też już o tym wspominałem, w szczególności na moich zamkniętych nagraniach. Tak więc Ether być może już niedługo dostąpi bardzo ważnych informacji i nie mówię tutaj wcale o spotowym ETF-ie na Ethereum. Tak więc na pewno warto śledzić Ether w najbliższych tygodniach, bo całkiem sporo może tutaj się dziać. Zobaczymy, czy będzie się to odbijać pozytywnie, czy też negatywnie na drugiej najważniejszej kryptowalucie na świecie, Czas pokaże jak będzie, a rynek oczywiście rozstrzygnie i zobaczymy kto wygra w tym starciu. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki i zapraszam już na nasze kolejne spotkanie. Hej!